Cześć kochani, witajcie kanale Agnes Beauty Vlog i zapraszam was na kolejny film na moim kanale. A w dzisiejszym filmie zobaczycie całą moją paletkę, co się w niej znajduje, jakie kosmetyki ona kryje i skąd ona w ogóle jest. Także bez zbędnego gadania przechodzimy już do filmu. Do mojej paletki, tak ona wygląda. To mam przepiękne lustro. Na tym lustrze są lampki, które dostałam od mojego chłopaka i one są po całym lustrze, czyli tu z boku, tu na górze, jak widzicie, na górze i tutaj też z boku. I tych lampek mam 10. 10 sztuk, one są fajne, bo tu mają takiego pilota i tym pilotem mogę sobie, o widzicie, tu mam pilota i mogę sobie nim włączać, wyłączać, rozjaśniać, przyciemniać, mogę zmieniać też oczywiście barwę, neutralna, zimna, ciepła, zawsze na neutralną, no i wyłączamy, tak? Więc tak wygląda lustro, a cała moja taletka prezentuje się w taki sposób. Tu mamy blat, tu mamy perfumy, z tamtej strony mamy perfumy, jak widzicie, zaraz tam przejdziemy. Tu mamy lusterko i po tej stronie mam kontakt do lampek. I tutaj mam jeszcze, jak widzicie, lampeczkę od przewieka mojej córki, więc to też jest w tym kontakcie. Jedną szufladę, w której trzymam wszystkie swoje kosmetyki, takie, których używam. Takie, które używam cały czas i one mi są potrzebne do codziennego makijażu. Natomiast tutaj po stronie prawej, czyli tu, mamy trzy szuflady i tutaj w pierwszej szufladzie mamy kosmetyki, które mi się tutaj nie mieszczą w tą szufladę, a których czasem użyję, czasem nie. Tutaj mamy kosmetyki takie, których użyłam, ale bardzo, bardzo rzadko. Mam też chusteczki nawilżone, żebym wytarła sobie rękę i tak dalej. A tutaj na samym dole mam cały zestaw do paznokci. No i tak to wygląda. A nie patrzcie na ten bajzel. Wchodząc do mojej taletki, idziemy sobie w stronę perfum. Będę wam próbowała tutaj wszystko pięknie pokazać. Tutaj mam perfumy i też pędzle i gąbeczkę, która jest aktualnie do mycia. Dobra, będę pokazywała wam po prostu wszystkie perfumy. Pierwsze perfumy są to, słuchajcie, perfumy Kajali o zapachu musk. Tak przepięknie wygląda pudełeczko, a tak wygląda flakon. Jest to Eve Confidence z Avonu, przepiękny letni zapach. Zawsze te perfumy i te następne, czyli Aqua Vibe Dance Forever. To są moje zapachy, dwa zapachy lubię na lato. Mam dwie mgiełki z Avonu. Ta jest o zapachu orchidei i jagody, ta jest natomiast o zapachu wanilia i drzewa sandałowego. Ta jest typowo zimowa, ta jest typowo letnia. Kolejna mgiełka jest to mgiełka z Guessa. Kupiłam, słuchajcie, ją w Rossmanie i ich jest 205 ml. I słuchajcie, ona kosztowała 40 zł, 39,99 i to jest mój prezent na bodajże imieniny lub dzień kobiet. Nie pamiętam, na co to jest. Inca de Sens, jak widzicie, przepiękna, przepiękny zapach, przepiękna kuleczka. Jej już jest bardzo mało. I to jest, słuchajcie, tych perfum to jest, to są, słuchajcie, 50-tki. To jest naprawdę typowo kobiecy, piękny zapach. Taki typowo, taki bardziej cięższy, idealny na zimę. Kolejne perfumy, jest to Calvin Klein Into You. Bardzo piękny flakon, widzicie, biały. Tutaj widać szkiełko, przepiękny kobiecy zapach, naprawdę polecam wam serdecznie. I też ją kupiłam w Rossmanie, można dawać te perfumy w Rossmanie za 100, jak jest dobra promocja. I ja kupiłam ją sobie chyba na urodziny, tak, to był jakiś prezent na urodziny, chyba w tamtym roku sobie kupiłam na urodziny. Są to, słuchajcie, dwa flakony perfum Sunflowersy, to są Sunflowersy oryginalne. Jakby te, no oryginalne właśnie, bez żadnych udziwnień. Bardzo ładny, wiosenny zapach. Stosuję właśnie na wiosnę, lato, ale bardziej to jest taki typowo wiosenny zapach.
A tu mamy Sunflowers, natomiast o nazwie Sunlight Kiss i to jest taka typowo letni zapach. Dwa ostatnie flakony, to są słuchajcie, mgiełki z Bath & Body Works. Tutaj mamy Beautiful Day. Tutaj mam 236 ml, przepiękny zapach, pachnie typowo letnio, naprawdę polecam Wam. Jak wącham, to czuję wakacje, naprawdę, typowo wakacyjny, typowo letni zapach. Natomiast te In The Stars, zobaczcie, przepiękny flakon i to jest 236 ml, a te są letnie, ale na wieczór, takie typowo już cięższe. Tutaj, widzicie, mamy pędzelki i pędzelki są, słuchajcie, to są pędzelki z Biedronki, a to opakowanie mam z Netto. To i serum z Eveline Unicorn. No, moja nowość, już sobie używam, sobie stoi na toaletce. Ok, przechodząc dalej, jak widzicie, mam tu takie miniaturki perfum. I za lustrem to są jakieś miniaturki. W pierwszą miniaturkę, którą Wam teraz pokazuję, od lewej strony są to perfumy Ariana Grande i ta chmurka też jest Ariana Grande. Te obie zapachy mam, słuchajcie, z kalendarza z Douglasa. Tu mam z Kajali wszystkie cztery zapachy, które kupiłam dostałam w kalendarzu z Sephory. Tutaj mam gierkę Urban Decay All Nighter, którą dostałam w tamtym roku pod gwiazdkę, taką małą próbeczkę. I tutaj jest też Yves Inglota Duraline, potrzebny mi do pomady, ponieważ moja pomada wysycha, a szkoda mi było ją wywalić. Od zawsze kropelkę tego Duraline'u dodaję do mojej... Zawsze tego kropelkę z Duraline'u dodaję do pomady i fajnie mam rozcieńczoną pomadę i mogę sobie użyć. Stoi lusterko, tutaj takie małe, one jest, słuchajcie, z Biedronki, ponieważ ja się na części maluję w tym wielkim lustrze, co mnie teraz widać, ale tutaj w tym małym maluję sobie na przykład rzęsy, usta, korektorem sobie maluję, tam takie bardziej jakby takie precyzyjne prace. No dobra, teraz przechodzimy, co mam w tych moich szufladach. Chodzi o kategorię, tak, tutaj mam korektory i bazy. Tutaj mam wszystko do konturowania, czyli mam rozświetlacze, róże, bronzery, rozświetlacze i puder. Tutaj mamy do ust, tutaj mamy wszystko do rzęs i do brwi. A tutaj mamy wszystkie swoje paletki, a tam mam wszystkie swoje podkłady. Od tej pierwszej szufladki wszystko sobie wyjmę i będę Wam po prostu pokazywała. Pierwsza baza to jest baza z Fenty Beauty. Ja ją dostałam właśnie w kalendarzu z Rossmanie, miałam ją. I to jest, jak widzicie, 4 ml, próbeczka już mi się kończy. Bardzo fajna baza, jest to Pro Filter. Kolejna baza jest to Bourjois Healthy Mix. Jej jest 20 ml. Fajna, rozświetlająca baza, bluruje Wam pory z witaminami, ale niestety jej minusy jest to pojemność, wydajność i cena. Kolejny produkt, kolejna baza jest to baza pod cienie, pod glitter, pod brokat. Jest to już kultowa baza z NYXa, NYX Glitter Primer. Bardzo ładne holograficzne opakowanie i jej jest 10 ml. Mamy jej 10 ml. Zostały 3 korektory. Pierwszy jest to z Bourjois Always Fabulous w kolorze numer 100. Fajny, nie wiem, tu pisze, że to jest full coverage concealer, ale nie powiedziałabym, że to jest full coverage concealer, nie powiedziałabym, że to ma pełne krycie. Krycie ma średnie, natomiast to są tylko dwa kolory, jest 100 i chyba 200. I jeden jest, ta setka jest bardzo jasna, a 200 jest bardzo ciemna, więc trudno dobrać ten kolor. Inny korektor jest to, słuchajcie, z Lovely Liquid Camouflage Jumbo z tym aplikatorem takim wielkim, jak widzicie. Naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo wielki. Ja mam w kolorze numer 4, Vanilla. No i powiem Wam, że on jest fajny, jak na taki tylko tanie korektor. Ja natomiast go używam na twarz, jak chcę zakrywać na jakieś wypluski, które mi nie zakrył korektor. Kolejnym korektorem jest to Eveline Cosmetics Liquid Camouflage i to jest, słuchajcie, tu piszę też full coverage, wodoodporny w kolorze 02 Natural.
I to jest choć najlepszy korektor i tego najczęściej używam, tego korektora, więc polecam Wam ten korektor z całym sercem, bo jest tak naprawdę najlepszy z drogerii innych korektorów. Teraz przejdziemy do moich podkładów, więc zacznijmy od tych, o których używam najrzadziej. Mam tutaj Bourjois Healthy Mix, bardzo znany kultowy podkład w kolorze 52. Fajny, nawilżający podkład, jeżeli macie problem z suchymi skórkami, to Wam polecam ten. Zawsze kiedy mam suche skórki, suchą skórę, albo chcę takiego delikatnego podkładu, delikatny podkład, właśnie nawilżający, albo delikatny makijaż, to polecam Wam ten podkład z Bourjois Healthy Mix, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Kolejny podkład, który używam też rzadko, jest to podkład z Bourjois Always Fabulous. On jest w kolorze numer 110 Light Vanilla. Przepiękne ma opakowanie, taka bardzo luksusowa, ale powiem Wam, że on jest jasny, tutaj wychodzi, że jest ciemny, ale weźcie mi, on jest jasnym, jest jeden z jaśniejszych kolorów, ale niestety, kiedy go kupujecie, on jest dosyć fajny, bo fajnie kryje, ale niestety, kiedy go kupujecie, to musicie wziąć kolorek jaśniejszy niż Wy macie, ponieważ on lubi ciemnieć na twarzy. Nie kryje, nie ma takiej typowo, nie robię takiej typowo tapety, nie jest to bardzo, bardzo kryjący podkład, jest to średnio kryjący podkład, który możecie sobie budować krycie takiego lekko mocnego. Kolejny jest to L'Oreal True Match, kiedyś mój ulubieniec. Nie wiem, czy Wam mówiłam o tym podkładzie w jakichś moich filmów. Na pewno Wam mówiłam o tym podkładzie, pewnie o jakichś ulubieńcach, bo naprawdę kochałam ten podkład kiedyś. Ja mam w kolorze 1,5N, ponieważ 2N używam już na lato, kiedy się opala, a 1,5N używam całym rokiem, kiedy nie jestem opalona. Ale on jest fajny, średnio kryjący, lekki, fajnie Wam się wtapia w skórę. Inny podkład jest to z Eveline Liquid Control w kolorze 10. No i to jest fajny, lekki, matujący podkład. Robi Wam taki efekt takiej niemowlęcej twarzy. Fajnie Wam się wtapia cerę. Idealnie kryje, czyli dalej kryje. Ma średnie krycie, ale muszę sobie budować. I to jest mój ulubieniec. Natomiast wypróbowałam ten podkład z Eveline Wonder Match. Ja mam tu w kolorze 10 Light Vanilla. No to powiem Wam, że ten jest moim ulubieńcem. On też fajnie Wam... On jakby... skóra Wasza jest taka perfekcyjna. On ma średnie krycie, ale możemy sobie je zbudować do takiego prawie pełnego krycia. Jest przy tym lekki i nawilżający. Nie robi Wam takiej typowo maski. Ładnie się wtapia w cerę. Naprawdę jest to super podkład, fajny z drogerii, więc Wam serdecznie go polecam. No dobra, teraz widzicie, wyjęłam sekcję z konturowaniem i zaczynam od pudru. Aktualnie używam pudru z Lory, jest to Laura Mercier. Jest to puder z Lory, transparentny, Laura Mercier, 29 gram. Bardzo fajny puder, polecam Wam go serdecznie. Trzymam go w tym pudełku kartonowym, ale jest super, fajnie zmielony, fajnie Wam matuje i trzyma na długo ten mat, naprawdę. Chociaż jest dosyć drogim pudrem, no bo to jest puder z takiej półki cenowej, już tej górnej. Ale naprawdę Wam go polecam, bo jest super, warty każdej pieniędzy. A często jest na promocji, kupicie go tam za 170 zł. Teraz przejdziemy sobie do bronzerów. Pierwszym moim bronzerem i moim ulubionym bronzerem jest to, słuchajcie, bronzer z Vibo Beach Cruiser. Nie wiem, jak to się czyta. Ale zobaczcie, jaki on jest ogromniastym bronzerem. Widzicie, mam tutaj żdenko, ale naprawdę jest przepięknym bronzerem. I ja mam go w kolorze 2 kafe kremę. Jego jest 22 gramy. Naprawdę wielki bronzer. Jednym minusem jest to, że tutaj nie ma lusterka. No ale co my chcemy? Ale naprawdę można, nie można się tego przyczepiać. Oprócz tego właśnie brak lusterka. Jest super. Naprawdę fajnie Wam. Fajnie się rozciera. Można zrobić plamy, ale szybko sobie go rozetrzemy i jest naprawdę superancki. Bronzer. Jest to bronzer z Belle. To jest ten akurat bronzer biedronkowy. Bronze and Contour. I on jest w kolorze numer 1. Cinnamon Fusion. I powiem Wam, że on pachnie delikatnie cynamonem. Ja go używałam, słuchajcie... tylko do podkreślenia załamania powieki. Widzicie, to jest naprawdę znikome zużycie. Przejdziemy do różu.
Ja mam dwa róże, które są tak jakby oddzielne. Jest to róż Start, które znalazłam w kalendarzu z Sephory i on jest w kolorze Exposed. To jest na tym tłoczeniu podobno pokazane rzeka, która płynie w Amazonii. Tak to widziałam. On jest bardzo delikatnym różem. Też go ani razu nie użyłam, szczerze mówiąc, ale jak sobie go swatchowałam na ręku, to jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny. I żeby coś było widać na ręku, to musimy użyć kilka razy, żeby był jakikolwiek kolor. Kolejny to jest róż z Bourjois w kolorze 34 Rose d'Or. I on jest taki, zobaczcie, cukierkowym różem. Ale też, słuchajcie, jakby go nabieram, zobaczcie, palce. No to jest go naprawdę bardzo, bardzo mało. Jak go nakładam tutaj na rękę, to widzicie? Prawie nic nie widać. Musiałabym bardzo, bardzo dużo razy nałożyć dużo warstw, żeby cokolwiek było widać. O, zobaczcie. I teraz mamy ten róż. Nie wiem, czy to jest spowodowane, to po prostu jest to kosmetyk niewidzialny. A jak nakładam go pędzlem na twarz, to już w ogóle jest dramat, więc kupiłam go, ale nie jestem zachwycona. No i teraz przejdziemy do rozświetlaczy. Pierwszy rozświetlacz jest to Turbo Highlight od Glam Shopu ze współpracy z MC Don Solita. Wygląda on tak. Jest przepięknym rozświetlaczem. Zobaczcie, jak on się pięknie mieni. Zobaczcie na paluszku. Przepięknie. Tutaj na ręce Wam zrobię swatcha. Przepięknie się mieni. Fajnie, polecam Wam go serdecznie. Nie wiem, czy on jeszcze dostępny na stronie Glam Shopu, ale naprawdę jest ekstra. I teraz mam dwa rozświetlacze z wyższej półki. Pierwszy jest to, słuchajcie, rozświetlacz z Becky. Ja mam w kolorze Sipop. I to wygląda tak. To jest, zobaczcie, przepiękny rozświetlacz. Zobaczcie, jak on jest piękny. Mam taki delikatny kolor on. Ale możemy go pięknie rozświetlić, pięknie rozoczyć. Mamy przepiękną taflę. Rozświetlacz z Anastazji Amrezy, kultowy rozświetlacz, niestety nie możemy go nigdzie już zdobyć, bo to jest limitowana kolekcja. Ja sama się męczyłam, żeby gdziekolwiek go dorwać, ale dorwałam i to jest mój ulubiony rozświetlacz. Idealna tafla. Nie robi wam takiego odbicia, tylko robi taką taflę, nie ma drobinek i odbija wam się po prostu taka tafla na twarzy. Mam dwie paletki. Pierwsza paletka jest to Revolution Pro Sculpt and Glow. Przyznam się bez bicia, ani razu nie używana, w kolorze Desert Sky. Więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo niestety nie używałam jej ani razu. Natomiast tu mam taką jakby czekoladkę z Bourjois de Liste Poudre i oto jest niby paletka rozświetlaczy. I tutaj mamy, jak widzicie, róż, który używam namiętnie, bo jest już w denko, dwa rozświetlacze i brązę. Róż jest super, delikatny, nie zrobicie sobie im krzywdy. Jak zrobicie, to sobie ładnie go rozblendujecie. Brązer jest super, bo ma ładne drobinki, idealne na to. Natomiast te dwa rozświetlacze jest jakaś porażka. Dla mnie to są jakieś pudry rozświetlające, a nie rozświetlacze, bo to w ogóle nie ma sobie rozświetlenia. Teraz przejdziemy do sekcji palet. Pierwszą paletą jest to paleta z Revolution Soft X. To jest paleta rozświetlaczy. Mam tutaj mnóstwo różnych kolorów rozświetlaczy. Niektóre te rozświetlacze, na przykład jak ten czy ten, używałam sobie na powieki. Ten jest taki niebieściutki. Widzicie? Na ręku jest dosyć chłodnym rozświetlaczem. Naprawdę bardzo, bardzo chłodnym. Jak widzicie, fajnie można go rozetrzeć. Więc jest super, ale naprawdę jest zimnym, chłodnym rozświetlaczem. Tutaj mamy dwa rodzaje jakby rozświetlaczy, takich wypiekanych i prasowanych. Mam cztery wypiekane, cztery prasowane. Nie użyłam, raz może użyłam, tak jak mówię, tych dwóch do powieki, a tak to sobie leży i czeka na swoją kolejną do użycia. Ta paleta jest to paleta z Revolution, o tam jak widzicie. Paleta jest boska, zobaczcie, ona jest idealna dla mnie, ponieważ ma cienie, których tak naprawdę wszystkich używałam. Najczęściej tego, jak widzicie, już mam po prostu tutaj denko. Tu mam kolejne denko w tym cieniu. Jest super. Możemy tą paletą zrobić każdy makijaż. I dzienny, i wieczorowy, i jakiś sylwestrowy, i na każdą tak naprawdę okazję.
I jest fajne, bo ma takie wielkie lustro, jak widzicie. Więc na YKBS to zabieram tą paletę, bo jest fajna, bo właśnie wykonam tą paletą każdy makijaż, a po drugie ma duże lustro. Jest to Nude Tute. Jest to paleta Nude Tute z tymi golasami. Fajna też tutaj kompozycja kolorów. Też możemy wykonać i ciemniejszy makijaż, jaśniejszy, i dzienny, i wieczorowy, jaki tylko chcemy. No i też mamy lusterko, więc jest super paleta. Też taka uniwersalna dla każdego. Mam paletę z Glam Shopu Boheme ze współpracy z La Meca Bella. To jest, słuchajcie, cudo. Zobaczcie. To jest paleta po prostu boska. Naprawdę. Też mamy takie typowo nude'owe klimaty, czy takie, jakich ja używam. I tu tak naprawdę wykonamy każdy makijaż też. I dzienny, wieczorowy. Tylko niestety nie mamy lusterka. Na czym też ubolewam, ale jest fajne. Tylko niestety ten cień, chyba ten, jest taki bardzo, bardzo delikatny, że możemy go zbić, więc wzięłabym sobie kiedyś na wyjazd, ale po prostu się boję, że mu te cienie popękają i szkoda, bo jest naprawdę przepiękna ta paleta. Ja ją trzymam w tym kartonie jeszcze, bo naprawdę to opakowanie jest przepiękne. Mam trzy paletki, jak widzicie, takie mniejsze. Pierwsza paleta jest to Zoeva Spice of Life. Zoeva. I to wygląda coś takiego, jest to 6 cieni. Też wykonamy i taki i wieczorowy, i dzienny makijaż. Ja ją miałam z Sephory, z kalendarza Sephory, dlatego też ją mam u siebie tutaj w kolekcji. Kolejna paleta jest to Lovely Surprise Me. Fajne nudziakowe kolory. No i słuchajcie, mam też oryginał, czyli Huda Beauty w kolorze Topaz. Od mojej przyjaciółki dostałam na urodziny. No i zobaczcie, tadam, identyko, co naprawdę są identyczne te paletki, to jest Huda, ta jest Lovely, ale jakbyście nie widzieli, to ciężko by było zgadnąć, która jest droższa, która jest tańsza, prawda? No wiadomo, tu mamy w Hudzie na przykład lusterko, tutaj nie mamy. Huda ma magnes, Lovely też ma magnes, ale Huda jest troszeczkę grubsza, Lovely cieńsza, Lovely ma 6 gramów, Huda ma około 10 gramów, więc trochę jest więcej tych cieni. I sypki, taki pigmencik, jeden jedyny z Belle, Sparkling. On jest, słuchajcie, kupiony też w Biedronce, ale on jest przepiękny. To jest kolorek Cinnamon Girl. Pokażę Wam ten przepiękny kolor. Zrobię Wam swatcha. Zobaczcie. Czy to? Wy to widzicie? Jakie to jest piękne. Wow. Zobaczcie. Przepiękny, nie? Przepiękny pigmencik. Polecam Wam go serdecznie. Nie wiem, czy dostaniecie, bo to jest ta kolekcja biedronkowa, więc ogólnie kupiłam go w tamtym roku w grudniu przed świętami, ale naprawdę jest przepiękny ten kolor, polecam. Jak widzicie, wyjęłam kolejną sekcję, czyli tusze do rzęs i do brwi, jakieś kredki. Zacznijmy od produktów do brwi, bo mam tych najmniej. Pierwsza jest to pomada z Lovely Brow Master, bardzo fajna, w kolorze numer 1. Fajna pomada, niedroga. Polecam serdecznie. Dalej jest żel do brwi z Lovely Fix It Up w kolorze Light Brown. Pomadę z Ivonu Mark w kolorze Deep Brown. Mam jeszcze eyeliner z Kat Von D z kalendarza z Sephory. Tutaj mam czarną kredkę z Ivonu True Color Eyeliner. Czarna kredeczka. Mam tutaj lip liner, czyli coś do ust z Douglasa w kolorze Tangerine. To jest taki ostry czerwień, taki wpadający w pomarańcz nawet. I mam jeszcze do ust trzy kredeczki z Glam Shopu ze współpracy z La Meca Bella i to jest kolor 2, 3 i 1. Wszystkie trzy odcienie to są takie typowe nudziaki, to są nudziaki, ten jest nudziak wpadający w róż. I fajne, bo ma od razu tutaj temperówki. Jeszcze białą kredeczkę z Essence. Wchodzimy do tuszu. Tutaj mamy tusz z Too Faced Better Than Sex. Fajna maskara. Tu mamy z Rimmela Extra Long Lash. I z L'Oreal'a Volume Million Lashes. I moja maskara, którą kocham, to jest Maybelline For Defoliant Lash Lift. Maskara dająca efekt liftingu rzęs. Super wydłuża.
rozczesuje, nie skleja i to jest najlepsza maskara do moich rzęs, bo w końcu przy tej maskarze widać, że ja mam jakieś rzęsy. I teraz przechodzimy do pomadki. Wybaczcie, ale nie będę to Wam słuczowała, tylko po kolei pokażę Wam po prostu każdą pomadkę. Pierwsza pomadka jest to pomadka z Essence w kolorze Eternal Beauty. Jest to róż, taki midziakowy róż. Kolejna z Sephory S10. Czerwień, satynowa pomadeczka. Matowa, płynna pomadka z Maybelline Superstay Matte Ink w kolorze 65. Nudziakowa, idealny nudziak, superancka pomadka. Tutaj mam pomadkę z Maybelline w kolorze 320 Steamy Rose. I to jest taki róż, idealny na jesień, taki ciemny, ciemniejsza wersja różu. Tu mam jedyną pomadkę z MAC-a w kolorze Wet Teddy. Ich bestseller, nudziak przepiękny i kocham tą pomadkę, jest super. Kolejny nudziak z Essence serii This Is Me w kolorze Bold 03 i to jest nudziak, ona jest matowa. To jest nowość z Vibo, z tej nowej kolekcji Doll Lips i mam w kolorze 1 Rosy i zobaczcie, to się przepięknie ta pomadka błyszczy i to też jest nudziak i to też jest taka ona jest satynowa, ona nie jest matowa. Matowa jest natomiast ta z Avonu w kolorze Marvelous Mocha, nudziak. Zobaczcie, przepiękny nudziak, ale typowo mat. I ostatnia pomadka z Marka Jacobsa w kolorze Slow Burn, to też jest nudziak. Ale to też nie jest matowa pomadka, ona jest taka satynowa. Teraz przechodzimy tutaj do tej szufladki. I tu mam tak naprawdę wszystkie produkty, których używam rzadko, albo jakieś zapasy. Nie będę Wam tutaj pokazywała wszystkiego po kolei, ale na przykład mam tutaj zapas mojego tuszu ulubionego, tego z Maybelline. Mam podkład z Christian Laurent Face Adept, fajny. Mam podkład Evelyn Selfie Time i podkład L'Oreal True Match w kolorze 2N. Czeka na swoją kolej. Mam też na przykład rozświetlacz z Vibo i jakieś pomadki, których używam tak naprawdę bardzo, bardzo rzadko. I też tutaj trzymam patyczki i jakieś próbki różnych rzeczy. Mam jakiś peeling, jak widzicie tutaj. Płatki pod oczy. Tutaj mam maskę, którą chcę zrobić test. Tej maski dajcie znać, czy chcecie. To jest glinka, którą sobie sami robimy, więc dajcie znać, czy chcecie. No i tyle. W kolejnej szufladce mam rzeczy, których używam rzadko, bądź rzeczy, które nie chcę, żeby stały mi na toalecie. Mam tutaj usta z Huda Beauty. Tam mam dwa fixery z MAC-a i z Golden Rose. Chusteczki nawilżone i tutaj mam takie rzeczy, których już po prostu nie używam, czyli jakaś baza, która mi się nie sprawdziła, podkład ze Estée Lauder, który nie chcę użyć, ale już się przetrenował, rozświetlacz z Mary Lou Miniser, którego już nie użyłam i jakaś baza z Evelyn, która też się nie sprawdziła mi. W tajnej szufladzie mam wszystko do paznokci, czyli jakieś acetony, co tam jeszcze jest, cleanery, jakieś pilniczki, jakieś patyczki, nawet mam tutaj kubek do likwidu akrylowego, paciki bezpyłowe, lampę mam, wszystkie jakieś aplikatory, znaczy te próbniki, tutaj mam formę do żelu, tak naprawdę wszystko do paznokci hybrydowych. A jeżeli chodzi o to, gdzie mam lakiery hybrydowe, to mam tam pod spodem, takie niebieskie wystaje, tutaj jest kosmetyczka i tam mam wszystko, trzymam swoje lakiery hybrydowe. Jeżeli chcecie taki filmik z moimi kolekcjami, z moją kolekcją lakierów hybrydowych, wtedy Wam pokażę po prostu po kolei każdy laker. Dajcie znać w komentarzach, czy taki film Wam się spodoba, czy taki film po prostu chcecie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że tak to oczywiście dawajcie łapki w górę. Pamiętajcie, aby komentować, no i oczywiście subskrybować ten kanał, aby widzieć mną na bieżąco. A my się widzimy już w kolejnych filmach, kochani. Bajo!